Bez Karacicza, bez Aleksa Dujszebajewa Kielczanie wygrali w Magdeburgu. Jans, którzy też grają fantastycznie 1-1. Natomiast ta strata... Przesądu się tutaj wkradły w typowanie tej pierwszej siódemki, bo wiemy, jakim bezdyskusyjnym, niezaprzeczalnym. Znów blisko gdzieś zgubienia tej piłki był Michał Olejniczak. Makeda ściągnął tutaj obrońców na siebie. Było miejsce, by dograć do skrzydła. Jedaniem Dujszebajew. Daszek zdołał odegrać, choć no tutaj było blisko już w pewnym momencie błędu kroków. Pirok. No i kolejny brzydki faul. Moryto. Alilowicz złapał ten rzut. Będzie kolejny. Będzie kolejny. Tym razem za obronę w polu bramkowym. Zarabec. Czaptasita. No teraz ta współpraca bramkarz-blok nie zadziałała. Olejniczak świetne. Teraz dogranie do koła. I nie wiem, czy nie chcą dać kary za pociąganie. Tak, tu wydawało się, że nie ma miejsca, żeby zagrać na środek do obrotowego. No na razie są bardzo konsekwentni. Tak. Ja też konsekwentnie podtrzymam swoje zdanie. Tu bez czerwonej się nie skończy. A teraz Daniel Dujszebajew. Teraz jest sygnalizacja gry pasywnej. No i Żoltan Sita, jednak warunki fizyczne lepsze. Jastrzębski znów spóźniony o ułamek sekundy. Akcja chyba pod Żoltana Sitę. Tak byśmy obstawiali, no i nie pomylilibyśmy się wcale. Myślę, że Przemka Krajewskiego zobaczymy w szczególności w drugiej połowie, gdzie będzie dłuższa zmiana. Znowu zaiskrzyło. Bramka pada i co się dzieje później? Wygląda na to, że... No i czekamy, bo tutaj możecie zadziać w każdą stronę bardzo wiele. I żółta, i druga kara. Czerwona dla Terzicza. Nie, dla Makedy. Na prawej połówce wobec kary Pirocha. Natomiast to nie Krajewski jest na skrzydła. Lovro Mihic, a tymczasem Mitja Jans. I talent Marcela Jastrzębskiego i Hal Grimson, który w tym sezonie spisuje się fantastycznie. Jest ta bramka, no ale jest też druga linia. Micha Zarabec, 16-13. Moryto. Arek Moryto, no tak troszkę w stylu Michała Daszka zamienił. Popatrzymy na tę akcję. Jans, ależ trafił Mitja Jans! Co on dzisiaj wyprawia? Coś nieprawdopodobnego, co w tej sytuacji zrobił Słoweniec. Absolutnie te 30 minut. Karol Bielecki. Tak. No, pytanie, pewnie moglibyśmy się przyczepić do Sandro Mystricza w tej sytuacji, ale... I z zawodnikami defensywnymi, i z bramką, zwłaszcza w pierwszej połowie. A przecież ten wynik jest ciągle bardzo ciasny. To są tylko dwa trafienia. No, świetnym rzucie z podłoża w wykonaniu Zarabeca. Dujszebajew! Tak jest! 23-22. To uderzeniem Daniela Dujszebajewa, czy też kontakt z jego twarzą, ale to już było jakby po tej akcji. Myślę, że nie o tym rozmawiali sędziowie. Nieistotne. Moryto. Moryto świetnie! Olejniczak kapitalnie! Mirka Lowicz. No. W studiu przedmeczowym Damian Bleklak, Artur Siódmiak mówili pytani przez Tomka Włodarczyka, że może rzuty karne. Na i... Dwie minuty odpuściły, ochłonęli odrobinę zawodnicy jednej i drugiej drużyny. A ja jestem ciekaw powtórki. Tak, tu jest faul. Dwie minuty chyba, żeby czymś specjalnym groził. No właśnie. Rzutem. Jans trafia! Arcyważna bramka Mitji Jansa. Mestricz pogodzić się z tym, że ta piłka wpadła. Znów Słoweniec górą w starciu z chorwackim bramkarzem Industrii. Terzic wie, jak Wiaderny wykonuje rzuty karne, ale... Wiaderny... Alilowicz! Raz jeszcze! Mirko Alilowicz! Moryto... Nai... Alilowicz! Raz jeszcze! A my już wstępnie możemy to podsumować. 21 kar. Bardzo to się wyrównało. 11-10. Częściej na ławce gospodarze, ale to im absolutnie nie przeszkodziło w odniesieniu zwycięstwa. 29.